Moi drodzy, witam serdecznie na spotkaniu w ramach trasy prezydenckiej Mensen 2025. Witam wszystkich wyborców, witam sympatyków, witam działaczy, w szczególności działaczy Konfederacji i partii składowych. Ja nazywam się Bartosz Boheńczak i jestem szefem sztabu kampanii prezydenckiej Konfederacji i będę miał niewątpliwą przyjemność poprowadzić dzisiejsze wydarzenie. Moi drodzy, bardzo dziękuję, że przyszliście tutaj dzisiaj, by spotkać się z naszymi liderami, ale przede wszystkim, żeby spotkać się z naszym kandydatem, a wierzę, że i z przyszłym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Sławomirem Mensenem. Moi drodzy, na tych spotkaniach, które odbywamy po całej Polsce, chcemy przekonać was, że silna, bogata Polska to nie tylko hasło wyborcze, ale to realna wizja naszej ojczyzny. Na początku czerwca cieszyliśmy się, moi drodzy, z niezwykłego sukcesu Konfederacji. Ponad 12% w wyborach do Parlamentu Europejskiego, 6 posłów do Parlamentu Europejskiego, 3 wynik w kraju, największy, niewątpliwie największy sukces Konfederacji w historii. Jestem bardzo dumny, że mogłem wówczas prowadzić tamtą kampanię. Tym bardziej jestem dumny z tego, że stoję, drodzy Państwo, dzisiaj przed Wami. W ostatni poniedziałek rozpoczęliśmy we Włocławku prawdziwy maraton wyborczy. W tym przypadku będzie to, moi drodzy, kilkumiesięczny maraton, bo Sławomir Mensen jest pierwszym oficjalnie zaprezentowanym kandydatem w wyborach na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku. Moi drodzy, podchodzimy poważnie do tej kampanii. Podchodzimy poważnie do tej kampanii, podchodzimy poważnie do tych spotkań z wami. Wiecie dlaczego? Ponieważ my naprawdę chcemy wygrać te wybory. Tak jest, gramy, moi drodzy, o pełną pulę. W tej kampanii zamierzamy odwiedzić wiele miejscowości w absolutnie wszystkich regionach kraju. Po to, żeby jako pierwsi móc przekonywać Polaków, że nie jesteśmy wiecznie skazani pomiędzy człowiekiem Tuska czy człowiekiem Kaczyńskiego. Bo niestety to do wszystkiego to się sprowadza. Chcą nam wmówić, że jedyny wybór to kandydat PiS-u albo kandydat PO, uzależniony jeszcze od Donalda Tuska czy Jarosława Kaczyńskiego. Kochani, my w to nie wierzymy. Uważamy, że Polska zasługuje na wiele więcej. Uważamy, że zasługujemy na niezależnego prezydenta, który zadba o interes Polaków, a nie interes polityczny tłustych kotów. Czeka nas naprawdę długa kampania. Czeka nas wyjątkowo długa kampania, a zadanie nie jest łatwe, ale głęboko wierzę, że nie jest niemożliwe. A wiecie, skąd to wiem? Bo niemożliwe nie istnieje. Nie wiem, czy na początku roku ktokolwiek z was, no nawet ja, czy bym uwierzył w to, że Konfederacja w czerwcu stanie się trzecią siłą polityczną. A dzisiaj właśnie tą trzecią siłą polityczną jesteśmy. Dlaczego zatem mam nie wierzyć, że na wiosnę przyszłego roku prezydentem Polski zostanie Sławomir Mensen? Moi drodzy, ja w to wierzę. I chcę, byście również wy w to uwierzyli. Wszyscy nasi działacze, sympatycy, wyborcy, jesteśmy w gruncie rzeczy nową nadzieją dla tych, którzy chcą prawdziwej zmiany. W czasie, kiedy inne partie będą się wykłócać, będą się dochodzić o to, kto ma być ich kandydatem na prezydenta, my będziemy odwiedzać kolejne miasta. Będziemy przekonywać i jeszcze raz przekonywać, aby wszyscy oddali głos na Sławomira Mensena. Moi drodzy, teraz mam przyjemność zaprosić na scenę lokalnego działacza Ruchu Narodowego, prezesa Ruchu Narodowego w Płocku, przed Państwem, Marek Tucholski. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to wielki zaszczyt móc tu przemawiać przed wystąpieniem Sławomira Mensena, przed wystąpieniem Ewy Zajączkowskiej-Hernik i przed wami, przed mieszkańcami Płocka i okolic, którzy tu przyjechaliście. Ostatni raz, kiedy w tym miejscu widziałem tak dużo ludzi na wydarzeniu politycznym, to był chyba 2012 rok i protesty przeciwko ACTA. I dziś rozpoznaję ludzi, którzy tu wtedy byli i bronili naszej wolności. Jestem wdzięczny im za to i wszystkim, którzy tu przybyli, że dziś znów tu jesteśmy, bo też musimy bronić naszej wolności. Jestem narodowcem, ale też jestem wolnościowcem. Hasła wolność, własność, sprawiedliwość przyświecały i mi i przez wiele lat
rozwijałem się w tle tych właśnie haseł. One wywarły duży wpływ, także ukształtowały i moją osobę. I wtedy w 2012 roku, proszę Państwa, obroniliśmy tą wolność. Chodzi o umowę ACTA, która miała nam ocenzurować internet w największym skrócie, między innymi. I dziś po 12 latach znów jesteśmy w sytuacji, kiedy rząd niedawno przyjął projekt ustawy, która mówi jasno i wyraźnie, szef ABW jednoosobowo będzie mógł cenzurować treści w internecie i blokować strony. Wtedy w 2012 roku rządził Tusk. Dziś też rządzi Tusk i też chce nas cenzurować. A my jesteśmy tu po to, aby mu w tym przeszkodzić. Ale nie tylko. Jesteśmy tu po to, Szanowni Państwo, żeby wesprzeć naszego kandydata na urząd prezydenta. Naszego, czyli kandydata Konfederacji, który zaczął swoją prekampanię, który jest człowiekiem, który zna się na gospodarce, który dał dowód na to, że ekonomia nie ma przed nim tajemnic i którego bardzo potrzebujemy. Od 20 lat znosimy duopol władzy PO-PiS-u z przystawkami. Od 20 lat jesteśmy karmieni propagandą i wojną plemion. W tej sytuacji, kiedy dziś demoluje się państwo prawa w Polsce, kiedy praworządność, która była na hasłach, na sztandarach obecnie rządzącej koalicji jest deptana, premier mówi wprost, że będzie łamane prawo, ponieważ tego wymaga jego zdaniem sytuacja. Doszliśmy do takiej sytuacji, że premier rządu polskiego mówi wprost, że będzie łamał prawo i przygotowują przepisy, które mają pomóc im nas cenzurować. I w takiej sytuacji, moi drodzy, potrzebujemy prezydenta, który będzie bronił naszej wolności, który będzie blokował tego typu przepisy. To nie będzie prezydent z PiS-u czy z innej partii systemowej. To będzie prezydent z Konfederacji i gorąco wierzę w to, że w przyszłym roku takiego prezydenta będziemy mieć. To jest też prezydent, który jest przedstawicielem pewnej generacji, nie tyle pokoleniowej, co mentalnej, mentalnościowej. Generacji, która ma aspiracje. Te aspiracje wyrażają się w wielu rzeczach, między innymi w tym, że chcemy się bogacić, bo jesteśmy dumnym narodem. Między innymi dotyczy to budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i bardzo się ucieszyłem, jak zobaczyłem, jak Sławomir Mentzen wspiera ten projekt, jak namawia do tego, aby składać podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o CPK. I dziś także tu, za waszymi plecami, jest miejsce, gdzie można podpisać się pod tym projektem ustawy. To są ostatnie godziny zbiórki podpisów i gorąco do tego zachęcam. I bardzo się cieszę, że dziś Sławomir Mentzen jest w Płocku, ponieważ wiem, że dzięki temu również będziemy mieli więcej podpisów. Więc wy, jako mieszkańcy Płocka, okolic, jako generacja, która ma aspiracje, możecie w przyszłym roku wybrać człowieka, który będzie godnie reprezentował wasze aspiracje i będzie realizował program propolski, program wolnościowy, program, który da Polsce szansę na pokonanie szklanego sufitu, które inne państwa sąsiednie próbują na nas nałożyć. My, jako dumny naród polski, chcemy się rozwijać, chcemy nie tylko bogacić się, ale także chcemy mieć w tym jakiś cel. Ten cel to jest rozwój naszego kraju, dobrobyt naszych rodzin, dobrobyt naszych miast, gmin i wsi. I dzięki takim kandydatom, jak właśnie Sławomir Mentzen, to jest możliwe. I to jest jedyny kandydat, który jest gwarantem realizacji naszego narodowego programu, naszych aspiracji, naszej dumy. Gorąco wierzę w to, że w przyszłym roku Sławomir Mentzen będzie prezydentem Polski. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, to był Marek Tucholski. Jeszcze raz wielkie brawa. A teraz głos zabierze poseł do Parlamentu Europejskiego, która pewnym krokiem idzie brawurowo przez świat polityki. W ostatnich wyborach zdobyła fenomenalny wynik w okręgu warszawskim. Kobieta zawsze mówiąca prawdę prosto w oczy, zwłaszcza do Ursuli von der Leyen. Przed Państwem Ewa Zajączkowska-Hernik. Dzień dobry, Płock. Bardzo miło Was widzieć. Bardzo cieszymy się za każdym razem, kiedy odwiedzamy polskie miasto i widzimy tak dużą frekwencję, bo to jest, Szanowni Państwo, zadziwiające. Jest piątkowy wieczór i Wy postanowiliście ten wieczór spędzić razem z nami. I bardzo serdecznie Wam za to dziękujemy. Jesteśmy w kluczowym momencie kampanii wyborczej, która trwa już kolejny rok.
Za nami wybory parlamentarne, wybory samorządowe i wybory europejskie. No i właśnie przed nami creme de la creme kampanii wyborczej, czyli wybory prezydenckie. I to będą, szanowni państwo, kluczowe wybory, dlatego że po tych wyborach zostanie ukształtowana nasza scena polityczna na kolejne 2,5 roku, kiedy po raz kolejny spotkamy się przy urnach wyborczych, by wybrać naszych przedstawicieli, którzy z kolei utworzą nowy rząd. I gwarantuję państwu, że to będzie czas Konfederacji. Sprawa jest niezwykle prosta. Jeżeli w 2025 roku w trakcie wyborów prezydenckich nie pójdziecie na wybory i nie oddacie głosu na kandydata Konfederacji, to ci, którzy tego dnia będą zmobilizowani, oddadzą głos za was. Wybiorą po prostu za was. Wybiorą Trzaskowskiego albo innego Tuska, wybiorą Hołownię albo jakiegoś randomowego kandydata z Prawa i Sprawiedliwości. I jedyne tak naprawdę, co nam pozostanie, jeżeli nie pójdziemy na te wybory i nie dokonamy wyboru, nie zagłosujemy na kandydata Konfederacji, to narzekanie, że nic w Polsce się nie zmienia i cały czas jest źle. Tylko jak ma się coś zmienić, skoro Polacy robią w kółko to samo? Głosują na stary, zabetonowany układ, wybierając właśnie Tuska, Hołownię, Kaczyńskiego, PiS albo Platformę. Zobaczcie, jak oni podchodzą do tych wyborów. Nawet jeszcze nie wiedzą, kogo wystawią w wyborach prezydenckich, w tak ważnych wyborach, gdy wybieramy głowę naszego państwa. Jedni czekają, aż wygra Tusk lub Trzaskowski, by klepać całą tą lewacką agendę, całą lewacką patologię, bo przecież wtedy jesteśmy naprawdę uśmiechnięci, kiedy płacimy wysokie rachunki za prąd, kiedy nam nasyłają inżynierów z Afryki, którzy specjalizują się w gwałtach i w napadach, kiedy demolują państwo od wymiaru sprawiedliwości po strategiczne inwestycje takie jak CPK czy elektrownia jądrowa, lub kiedy przyjmują w ciemno każdą najgłupszą dyrektywę Unii Europejskiej, klękając wręcz przed eurokratami. Drudzy z kolei też nie wiedzą, kogo wystawią w wyborach prezydenckich, ale ma to być kandydat, który absolutnie nie zagrozi pozycji Jarosława Kaczyńskiego w Prawie i Sprawiedliwości. I tutaj nie jest istotne, by działał w interesie Polski. Najistotniejsze jest to, by zachowano status quo w partii. Lewicy chyba nikt nie będzie brał w tych wyborach na poważnie, bo jeżeli zobaczymy sobie pomysły lewicy, które lewica wdraża, na przykład tam, gdzie rządzi, niedaleko położony Włocławek i ich eksperyment z 4-dniowym tygodniem pracy, który doprowadził do tak szalonego absurdu, że w szkole dzieci w piątek nie mogą zjeść ciepłego obiadu, bo pani, która jest zatrudniana przez Urząd Miasta, korzysta z tego przywileju i w piątek po prostu nie przychodzi do pracy. Więc efekt jest taki, że włocławski urząd szuka kogoś na zastępstwo, by dzieci po prostu miały zapewniony ciepły posiłek jednego dnia w szkole. To jest szalenie absurdalna sytuacja, ale wynikająca z tego, że wszystkie te partie traktują państwo jak zabawkę. A państwo to my. Państwo to nasze dzieci. Państwo to nasz majątek. I najwyższy czas, by tym państwem ktoś wreszcie zajął się na poważnie. Orwell ostrzegał. Ludzie, którzy głosują na nieudaczników, złodziei, zdrajców i oszustów, nie są ich ofiarami. Są ich wspólnikami. Dlatego przestańcie być wspólnikami tych, którzy niszczą naszą Polskę. Dla nich Polska jest narzędziem do budowania ich prywatnych fortun. Sprzedadzą wszystko, co się da. Wycierają sobie swoje gęby polskością i potem klepią wszystko, co płynie z Unii Europejskiej i wszystko to, co jest szkodliwe, przyjmują bez większego zastanowienia. A dla nas Polska jest domem, a o dom się dba. Na straży stoi się na straży swojego domu i będziemy strażnikami Polski w Europie i na całym świecie. Dlatego potrzebujemy prezydenta niezależnego, który nigdy nie podpisze ustawy podnoszącej podatki, który będzie negocjował ze światowymi przywódcami to, co jest dla Polski najlepsze. Dlatego w 2025 roku, w maju 2025 roku, najwyższy czas na to, by prezydentem został Sławomir Mentzen.
dajcie szansę Konfederacji, a my obiecujemy, że was nigdy nie zawiedziemy. ...2025 rok będzie rokiem Sławomira Mentzena. Do zobaczenia. Moi drodzy, to była poseł do Parlamentu Europejskiego Ewa Zajączkowska-Hernik. Jeszcze raz gorące brawa. Szanowni Państwo, jako że chcemy żyć w kraju silnym i bogatym, chcemy żyć w kraju bezpiecznym i dostatnim, w którym będą dorastać nasze dzieci i wnuki, w tym celu potrzebujemy niezależnego prezydenta. Człowieka, który nie będzie kolejnym strażnikiem żyrandola na zlecenie Tuska czy Kaczyńskiego. Potrzebujemy kogoś, kto wie, jak osiągnąć ekonomiczny sukces, kogoś, kto rozumie wyzwania obecnych czasów. Taki ktoś będzie zaraz przemawiał na tej scenie. Przed wami, moi drodzy, przyszły prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Sławomir Mentzen. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. Bardzo cieszę się, że pomimo tego, że mamy piątek wieczór, jesteście na pewno zmęczeni po całym tygodniu pracy, po całym tygodniu nauki. Tylu was tutaj jest na tym rynku w Płocku. Naprawdę nie spodziewałem się aż takiej frekwencji. Cieszę się, że właśnie wy tutaj jesteście, bo przekonany jestem, że tak samo jak ja, doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, że dobrobyt, bogactwo, a następnie duma i siła narodów biorą się właśnie przede wszystkim z pracy, z pracowitości, z przedsiębiorczości oraz z oszczędności. Polacy rozumieją to jak naprawdę mało kto. Od czasu, kiedy wyrwaliśmy się z tej niewoli, z tego socjalistycznego PRL-u, w momencie, kiedy pojawiło się w Polsce chociaż trochę wolnego rynku i kapitalizmu, Polska odniosła jeden z największych na świecie sukcesów gospodarczych. Nasze PKB per capita liczone w dolarach od 90 roku do tego momentu wzrosło 10-krotnie. To nie jest sukces w skali europejskiej, to jest sukces w skali globalnej. Jest niewiele państw na całym świecie, które w tym czasie rozwijały się aż w takim tempie. Stało się to oczywiście nie dzięki temu, że politycy polscy dobrze naszym państwem zarządzali, bo wszyscy wiemy, jak wiele jest mankamentów, jakie mamy pretensje do polskiego chociażby sądownictwa, do polskiej biurokracji, do polskiego prawa, do polskiej jeszcze nie najlepszej infrastruktury. Stało się to wszystko dzięki właśnie Polakom. Dzięki waszej pracy, dzięki waszej pomysłowości, pracowitości, dzięki tym wszystkim ludziom, którzy przez te dekady bardzo ciężko pracowali na to, co teraz mają. Również dzięki tym wszystkim Polakom, którzy wyjeżdżali do pracy za granicę po to, żeby zdobywać nowe doświadczenie, zdobywać jakiś kapitał na budowę domu w Polsce czy założenie jakiejś firmy. I po tych 30 paru latach ciężkiej pracy jesteśmy teraz w zupełnie innym miejscu. Mamy już dużo lepszą infrastrukturę, praktycznie nie mamy żadnego bezrobocia, a przy okazji mamy jeden z najwyższych poziomów bezpieczeństwa w całej Europie. To już nie jest tak, że patrzymy z zazdrością na kraje Zachodu, jak coś ubodzy sąsiedzi i zazdrościmy im, że jak oni mają świetnie. Coraz częściej to ludzie z Zachodu z zazdrością patrzą na Polskę, widząc w nas to, co utracili u siebie. Chociażby to bezpieczeństwo na ulicach, ten spokój, to, że można w Polsce wieczorem wyjść na spacer bez wielkiej obawy, że ktoś nas pobije, czy napadnie, czy okradnie. Ci ludzie z Zachodu to stracili, a my dalej to mamy. Natomiast nie ma żadnego powodu, żeby pomimo tego wielkiego sukcesu w tym momencie się zatrzymywać. Dalej możemy się przecież rozwijać. Wielkim szczęściem Polski, naszą wielką nadzieją na przyszłość jest to, że dalej jest mnóstwo Polaków, którzy są dalej głodni sukcesu. Chcą się uczyć, rozwijać, zakładać firmy, podbijać świat. Na Zachodzie to nie jest wcale takie częste. Nam dalej się chce. Jak jeżdżę po całej Polsce, widzę młodych ludzi, którzy naprawdę mają w sobie taką siłę, żeby dokonać czegoś wielkiego. To jest naprawdę rzadkie. Jeżeli się teraz nie zatrzymamy, jeżeli dalej będziemy chcieli się rozwijać, to zarówno my, jak i nasze dzieci możemy żyć w naprawdę dumnej, silnej i bogatej Polsce. Na poziomie, który się był kiedyś nieosiągalny, niewyobrażalny dla naszych rodziców i dziadków. Natomiast ten wielki, piękny sen, to wielkie marzenie, no nie jest pewnikiem. Tak jak dzisiaj nad nami gromadzą się chmury, tak nad naszym niebem również gromadzą się ciemne chmury, pojawiają się najróżniejsze zagrożenia, które mogą sprawić, że to się wcale nie musi udać. Pierwsze zagrożenie jest niestety zupełnie oczywiste.
Od 2,5 roku trwa wojna Rosji z Ukrainą i najważniejsi politycy polscy mówią, że ta wojna może kiedyś przynieść się do nas. Mamy przecież Donalda Tuska, premiera rządu polskiego, który mówił, że żyjemy w epoce przedwojennej. Mamy szefa BBN-u, człowieka prezydenta, który mówi, że mamy być może tylko 3 lata na przygotowanie się do konfrontacji. Co oznacza, że najważniejsi polscy politycy, mający dostęp do tajnych dokumentów, raportów, analiz, premier i prezydent, są przekonani, że ryzyko jakiejś agresji na Polskę jest realne. W związku z czym wypadałoby się chyba do tego ryzyka przygotować. Wypadałoby mieć na tyle silną armię, żeby nikomu nie przyszło do głowy, żeby Polskę zaatakować. Powiem Państwu, że nie mam głębokiego przekonania, że my rzeczywiście idziemy pod tym względem w dobrym kierunku. I nie mam przekonania, że elity państwa polskiego są tym w ogóle zainteresowane. W sierpniu byłem w Kancelarii Tajnej Najwyższej Izby Kontroli i przeczytałem taki raport dotyczący zdolności mobilizacyjnych i bojowych sił zbrojnych RP do realizacji zadań w trakcie wojny. Niestety raport jest objęty klauzulą tajną, w związku z czym nic nie mogę wam powiedzieć, co tam przeczytałem. Natomiast powiem wam rzecz absolutnie szokującą. Absolutnie szokujące jest to, że tym raportem z 2022 roku, który ma już ponad 2 lata, przez te 2 lata w trakcie wojny Rosji z Ukrainą nie zajęła się Komisja Obrony Narodowej. Sejm przez 2 lata w trakcie wojny nie był zainteresowany tym, żeby się dowiedzieć, czy polskie siły zbrojne są w ogóle gotowe do jakiejkolwiek wojny. Nikogo w Sejmie to nie interesowało. Dopiero parę tygodni temu Komisja do Spraw Służb Specjalnych na wniosek posła Konfederacji Krzysztofa Tuduja raczyła się tym zająć i na ten temat podebatować. Jedna komisja po 2 latach. Posłowie poprzedniej kadencji, przez pierwszy rok tej kadencji, mieli mnóstwo bardzo ważnych rzeczy do roboty. W końcu pracują 3 dni, raz na 2 tygodnie, po 2 godziny dziennie i nie przyszło im do głowy dowiedzieć się, czy nasze siły zbrojne są jakkolwiek gotowe do jakiejkolwiek wojny. Nie mogę powiedzieć, co było w tym raporcie, więc posłużę się kilkoma danymi, które są spoza tego raportu. Być może spoza. Wiem o nich skądinąd. Obecnie mamy najmniej czołgów od lat 40. Od lat 40., kiedy nawet nie było niepodległego państwa polskiego, bo te czołgi, które mieliśmy, to oddaliśmy na Ukrainę i do tej pory nie zostały zastąpione żadnymi. A nawet gdybyśmy mieli jakiś ciężki sprzęt, chociaż mamy go strasznie mało, to nie bardzo mamy jakąkolwiek amunicję. Amunicji artyleryjskiej produkujemy rocznie 30 tysięcy sztuk. Rosjanie zużywają 10 tysięcy sztuk dziennie. Nasza roczna produkcja starcza w tym momencie na 3 dni walki. Nie mamy też podstawowego sprzętu. Nasze wojsko nie dysponuje wystarczającą ilością mundurów, śpiworów, plecaków, namiotów, a nawet butów. Szymon Hołownia mówi o tym, że będziemy wdeptywać Putina w ziemię, a polski żołnierz często butów nawet nie ma, więc nie ma mowy o wdeptywaniu czegokolwiek, nie mówiąc już nawet o Putinie. Średni wiek polskiego rezerwisty, czyli kogoś, kogo mamy powołać na wypadek wojny, ma 50 lat. Wyobrażacie sobie, że selekcjoner reprezentacji Polski w piłkę nożną powołuje 50-letnich piłkarzy i jedzie z nimi na Mistrzostwa Europy? Bo ja sobie tego nie wyobrażam, natomiast taki ma plan wojsko polskie na wypadek ewentualnej konfrontacji. Nie wiem, ilu z Państwa jest 50-letnimi mężczyznami albo 60-letnimi, ale podejrzewam, że nie czujecie się już w sile wieku, że 20 lat to prościej się trochę chodziło po tym świecie i podejrzewam, że nie palicie się do tego, żeby teraz walczyć z 20-letnimi Rosjanami, a niestety taki w tym momencie jest plan. Polski przemysł zbrojeniowy niestety jest w zapaści. Firmy prywatne są bojkotowane przez państwo, ich zdolności produkcyjne zamierają, a te państwowe są niestety niewydolne. I tak niestety w tym momencie wygląda proces przygotowywania nas do ewentualnej konfrontacji i to oczywiście trzeba zmienić. Drugim zagrożeniem, które niestety również jest realne, natomiast jest trochę mniej fizyczne, bardziej prawne, to jest przemiana Unii Europejskiej w superpaństwo. Unia Europejska chciałaby zabrać poszczególnym państwom prawo weta poprzez zmianę traktatów oraz przejąć kolejne kompetencje, tak żebyśmy w zasadzie, w praktyce nie mieli już żadnego wpływu na losy swojego własnego państwa. I można się obawiać, że te kroki zderzą się z akceptacją rządu polskiego, ponieważ od kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, wszystkie kolejne rządy, czy to z PiS-u, czy to Platformy, w zasadzie zgadzały się na wszystko, czego Unia Europejska od nich oczekiwała. Zarówno z PiS-u, jak i z PO. Wprawdzie Donald Tusk podpisał traktat lizboński, który kilka lat po wejściu Polski do Unii Europejskiej drastycznie zmniejszał nasz wpływ na tą organizację, natomiast świętej pamięci Lech Kaczyński go podpisał. A następnie to politycy PiS-u zgadzali się na Zielony Ład,
zgadzali się na całą politykę klimatyczną, zgadzali się na unijne podatki, unijny dług, na powiązanie pieniędzy z tak zwaną praworządnością. To są niestety wszystko dokonania Prawa i Sprawiedliwości, a można podejrzewać, że Platforma jeszcze bardziej ochoczo zgadzałaby się na te wszystkie rzeczy. A po co tej Unii Europejskiej jest ta władza? Po co chcą nam odebrać prawo weta? Po co chcą mieć jeszcze większy wpływ na to, co się w naszym kraju dzieje? Chociażby po to, żeby jeszcze bardziej wdrażać nam tą zieloną politykę klimatyczną, zwiększającą koszty życia, zwiększającą koszty prądu, obniżającą konkurencyjność europejskiego przemysłu. Przemysł w tym momencie z Europy wynosi się do Azji. Dobrze płatne miejsca pracy dla inżynierów przenoszą się do Azji, a zamiast tego ściągamy inżynierów prosto z Afryki. Proszę Państwa, to się nie ma szans udać, to nie jest dobra zamiana. Polska tylko i wyłącznie na tym straci. Kolejne zagrożenie, które przed chwilą zasygnalizowałem, to masowa, często nielegalna imigracja do Europy. Państwa Europy Zachodniej widzą już, widać to, nie można tam jeszcze do końca o tym mówić, ale to widać, że skutki masowej nielegalnej imigracji z Azji czy z Afryki do krajów Europy Zachodniej są opłakane. Powodują olbrzymi wzrost przestępczości. Tak zwani uchodźcy w Niemczech stanowią 2,5% społeczeństwa. Odpowiadają za 15% przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu, za 13% przestępstw seksualnych, a jest ich zaledwie 2,5%. W Niemczech dochodzi do ponad 700 gwałtów zbiorowych rocznie. W Szwecji do 150 rocznie zamachów bombowych, a w Holandii do 600. Kojarzycie takie liczby zamachów bombowych w Polsce? Czy my co dziennie w Polsce mamy jeden zamach bombowy albo jeden gwałt zbiorowy? Czy takie rzeczy się w Polsce dzieją? Niemcy teraz zachodzą w głowę. Jak to się dzieje, że Polacy się nie wysadzają, nie gwałcą i nie mordują, a Niemcom coś do głowy strzeliło? Czy to przez globalne ocieplenie tak im się głowa przegrzała, że przestali nad sobą panować, się atakują nawzajem i wysadzają? Czy być może coś innego jest przyczyną tego zjawiska, tej drastycznie rosnącej przestępczości? I Unia Europejska, która wyhodowała sobie te problemy, sama je sobie stworzyła, za pomocą paktu migracyjnego próbuje teraz je przenieść do nas. Bo został przyjęty pakt migracyjny, na mocy którego mamy przymusowo przyjmować nielegalnych imigrantów z Unii Europejskiej, ewentualnie płacić za każdego mnóstwo pieniędzy, jeżeli nie będziemy chcieli go przyjąć. I boję się, że obecni polscy rządzący to się na to wszystko zgodzą. Mamy przecież premiera Donalda Tuska, który mówił, że ci bandyci szturbujący granice Polski z Białorusią to są dobrzy ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi, tylko czasem, żeby je znaleźć, muszą po drodze zamordować polskiego żołnierza. Ale jak już go zamordują, to znajdą sobie dobre miejsce na ziemi. Mamy marszałka Szymona Hołownię, który spotyka się w Sejmie z nielegalnymi imigrantami, którzy sforsowali granicę z Białorusią, robi sobie z nimi fotki i wrzuca do internetu, pokazując całemu światu, że są tu mile widziani. No nie, nie są tutaj do końca mile widziani. Nie możemy zgodzić się na tą masową imigrację z tego głównie powodu, że to jest proces, jak pokazuje Europa Zachodnia, całkowicie nieodwracalny. To znaczy, jak raz się wpuści miliony ludzi z Azji czy z Afryki, to potem za bardzo się nie da już ich stąd wyprosić, ani ich dzieci. I przestępczość trwale rośnie. To zjawisko trzeba zakończyć na samym początku, zanim przyjmie rozmiary, które były na Zachodzie. A na skutkach tej masowej imigracji to niestety zbyt głośno nie można mówić, bo panuje w Europie poprawność polityczna krępująca wolność słowa. Tam, jeżeli się mówi prawdę, to jest to nazywane mową nienawiści. Tam, jeżeli się mówi prawdę, to jest to nazywane atakowaniem konsensusu naukowego, który zwykle służy do tego, żeby właśnie komuś zamknąć usta, żeby uniemożliwić debatę publiczną, żeby pokazywać świat inny niż jest w rzeczywistości. Mamy też zagrożenia wewnętrzne. Coraz bardziej nam rośnie biurokracja i opodatkowanie. Z każdym kolejnym rokiem system podatkowy jest coraz bardziej skomplikowany. A wiecie Państwo, ile razy poprzedni prezydenci, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Duda, zawetowali jakąś ustawę podatkową? Ile razy oni trzej łącznie stanęli w obronie polskiego podatnika i powiedzieli, że nie, no bez przesady. Aż tak agresywny, nieprzyjazny, skomplikowany przepis podatkowy to pewna przesada. Ja się pod tym nie podpiszę. Ile razy którykolwiek z tych prezydentów tak powiedział? Wiecie? Ani razu, żaden z nich ani razu nie zawetował żadnej ustawy podatkowej. Niezależnie jaka bzdura, jaka głupota przychodziła z Ministerstwa Finansów, nigdy, ani razu żaden polski podatnik nie znalazł obrońcy w postaci polskiego prezydenta. Takich zagrożeń niestety jest coraz więcej. Ostatnie sprzed zaledwie kilku dni.
Artykuł 2 Konstytucji mówi, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym. To jest tak zwana zasada praworządności, bo ta praworządność, o której na pewno od lat słyszeliście, że trzeba przywrócić praworządność, że problemem Polski jest to, że mamy problemy z praworządnością. To KPO nie chcieli nam wypłacić, bo nie jesteśmy praworządni. Na pewno doskonale to pamiętacie. Ile my problemów mieliśmy, jakąś komisję wenecką, jakieś problemy przed Trybunałem Sprawiedliwości. Odmawiali ekstradycji przestępców do Polski, bo w Polsce mamy problemy z praworządnością. Donald Tusk został premierem, no i nagle okazało się, że nie mamy problemów z praworządnością. Ursula von der Leyen pół roku temu powiedziała, że teraz już w Polsce się ludzie uśmiechają, praworządność została przywrócona. A co 3 dni temu powiedział Donald Tusk? Że przywracanie praworządności niestety jest nie bardzo możliwe w obecnych ramach prawnych, dlatego on nie będzie przestrzegał przepisów, nie będzie przestrzegał prawa po to, żeby przywrócić praworządność. Rozumiecie to? Powiedział, że można łamać prawo po to, żeby przywrócić praworządność, kiedy praworządność dosłownie oznacza postępowanie zgodnie z prawem. Sobie zanotowałem taki cytat z Donalda Tuska z dnia 13 grudnia 2023 roku, kiedy to zostawał premierem. W swoim expose powołał się na Romualda Traugutta, dowódcę powstania styczniowego, i powiedział tak, cytując go: nie dojdziemy do wolności przez łamanie prawa, ale przez jego przestrzeganie. W trakcie powstania styczniowego Romuald Traugut, mimo naprawdę bardzo ciężkiej sytuacji, nawoływał do przestrzegania prawa, a nie do łamania go, bo to jest droga do wolności. A Donald Tusk teraz nawołuje do łamania prawa, bo mówi, że inaczej się nie da. A dlaczego się inaczej nie da? No ponieważ jeżeli zmieni ustawę tak, jak on chce, to prezydent mu ją zawetuje. Więc skarżąc się na to, że nie kontroluje jeszcze Pałacu Prezydenckiego, Tusk ostrzega, że będzie łamał prawo, będzie nie przestrzegał konstytucji. Co jest szczególnie oburzające w świetle tego, jaką Donald Tusk złożył przysięgę, kiedy zostawał premierem. Treść tej przysięgi brzmi tak. Obejmując urząd prezesa Rady Ministrów, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej. Po złożeniu takiej przysięgi Donald Tusk 3 dni temu powiedział, że on będzie łamał prawo, że go nie interesują przepisy, bo ma taką determinację, żeby postawić na swoim, że przepisy go więcej nie będą obowiązywać. To jest olbrzymie zagrożenie dla naszej wolności. To jest olbrzymie zagrożenie dla przyszłości tego państwa, jeżeli rząd wprost nawołuje do łamania prawa. Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. I my wszyscy, proszę państwa, jak tu stoimy, nie tylko my, całe nasze pokolenie musi się tym zagrożeniom przeciwstawić. Bo przekonany jestem, że jesteśmy w stanie nie tylko pokonać te wszystkie zagrożenia, wytrzymać je, ale sprawić, żeby ta Polska była kiedyś dumna i silna. Bo my jesteśmy, proszę państwa, tu tylko na chwilę. Kilka chwil, niedawno nas nie było na tym świecie, za niedługo również nas tutaj nie będzie, przeminiemy. Uczestniczymy tylko w takiej wielkiej, tysiącletniej sztafecie pokoleń. Nasi przodkowie od 1000 lat budowali ten kraj. Ciężko pracowali, zakładali rodziny, przekazywali dzieciom swój język, kulturę, obyczaje, tradycje. Walczyli o nasze granice, o naszą wolność, o niepodległość państwa polskiego, często oddając za to życie. Trwało to jakieś 1000 lat z hakiem w tym momencie. I czy my naprawdę po tym 1000 latach zmagań, wielkich porażek, sukcesów, po tym jak poradziliśmy sobie po jakimś czasie z niemieckim i z sowieckim totalitaryzmem, mamy być tym pokoleniem, które powie, że już nam się nie chce, że zdejmujemy flagę i nie kontynuujemy tego projektu, że być może rzeczywiście przez tysiąc lat wszystkie pokolenia dawały radę, ale my już nie, nam się nie chce. Mamy być tym pokoleniem, które dobrowolnie odda suwerenność urzędnikom z Brukseli i z Berlina. Mamy być tym pokoleniem, które uzna, że w sumie to nam się nie chce przygotowywać do ewentualnej konfrontacji z Rosją. Mamy być tym pokoleniem, które da tutaj się zastąpić przez jakichś imigrantów z całego świata, dla których Polska nie jest żadnym szczególnym miejscem na ziemi. Nie mamy, proszę państwa, do tego prawa. My to dostaliśmy w depozycie od naszych przodków i mamy obowiązek przekazać naszym dzieciom. Nie możemy być tym pokoleniem, które w przyszłości zostanie zapisane w podręcznikach jako to, które postanowiło zakończyć projekt tysiącletniego państwa polskiego. Nie możemy oddać suwerenności Brukseli i Berlinowi, nie możemy dać się zastąpić przez imigrantów, nie możemy nie przygotować się do ewentualnej konfrontacji. Mam głębokie przekonanie, że jesteśmy w stanie jako naród jeszcze osiągnąć rzeczy wielkie. Jesteśmy w stanie zbudować tą silną i bogatą Polskę i mam głębokie przekonanie, że wiem, jak to zrobić. Dlatego właśnie postanowiłem kandydować w tych wyborach na prezydenta w 2025 roku.
W zasadzie co chwilę słyszę, że to jest zły pomysł, ponieważ jestem mało prezydencki. Ja się z tym zgadzam. Ja w ogóle nie jestem prezydencki. Polacy przyzwyczaili się przez ostatnie lata, przez te ostatnie kadencje poprzednich prezydentów, że prezydent to jest taki ktoś, kto nic nie może, kto pilnuje żyrandola, który wręcza ordery, ułaskawia przestępców, urządza jakieś przyjęcia, czasem coś powie w jakimś przemówieniu, którego nikt nie słucha. Taki mamy obraz prezydenta. Mieliśmy prezydenckiego Bronisława Komorowskiego, mieliśmy prezydenckiego Andrzeja Dudę, dalej mamy o mały włos, nie dostaliśmy bardzo, prezydenckiego Rafała Trzaskowskiego. I co nam, proszę Państwa, dała ta ich prezydenckość? Co państwo polskie zyskało na tym, że oni są tacy prezydenccy? Jeżeli chcecie mieć naprawdę prezydenckiego kandydata, prezydenckiego prezydenta, jak dziwnie by to nie brzmiało, który się będzie szeroko i promiennie uśmiechał i udawał, że to deszcz pada, kiedy nam plują w twarz, to głosujcie sobie na przedstawicieli PiS-u czy Platformy. Jeżeli chcecie mieć w Pałacu Prezydenckim taką marionetkę prezesa, który posłusznie podpisuje wszystko, co tylko chce prezes jego partii, to głosujcie na kandydatów PiS-u czy Platformy. Bo ja do takich aktywności to się rzeczywiście nie nadaję. Ja się nadaję do realizacji jakichś celów, do realizacji jakichś zadań. Gdybym wygrał te wybory, to będę najaktywniejszym prezydentem, ale właśnie nie pod względem liczby wręczonych orderów czy ułaskawionych przestępców, ale złożonych projektów ustaw i zawetowanych projektów ustaw, bo póki co to poprzedni prezydenci wetują poniżej 1%. Posłusznie zgadzają się na wszystko, co wyszło z Sejmu. Bardzo często też słyszę zarzut, że się nie nadaje na prezydenta, bo jestem zbyt mało dyplomatyczny, za bardzo uparty i po trupach dążę do celu. Tak, to jest prawda, taki właśnie jestem i uważam, że tak właśnie się powinno zachowywać. Bo problemem naszych poprzednich prezydentów było to, że oni się nie potrafili uprzeć. A ja się potrafię. Oni nie potrafili się uprzeć i powiedzieć, nie podpiszę tej ustawy, bo jest szkodliwa. Albo nie podpiszę tej ustawy podatkowej, bo uważam, że ten przepis jest zły. Tak robili, ale to nie jestem ja. Ja się właśnie uprę i powiem, że nie podpiszę żadnej ustawy komplikującej lub podnoszącej podatki. Nie podpiszę żadnej ustawy, którą uznam za szkodliwą. Niezależnie od tego, ilu prezesów partii będzie do mnie pielgrzymować i mnie do tego namawiać, niezależnie od tego, ilu ambasadorów wyrazi bardzo głębokie zaniepokojenie, co to się w Polsce dzieje, że dana ustawa zamówiona gdzieś za granicą ma u nas nie przejść. Nie potrafię się też dopasowywać do ludzi, dostosowywać do niektórych reguł. I bardzo dobrze, bo właśnie problemem jest to, że polscy prezydenci, ale nie tylko, bo premierzy również, bez przerwy się do kogoś dostosowują. Na spotkaniach zagranicznych chodzą tak cichutko na paluszkach, żeby, broń Boże, nie urazić czyichś zagranicznych uczuć. Bez przerwy się do kogoś dopasowują. I należy z tym skończyć. To oni wreszcie powinni zacząć dostosowywać się do nas. Jeżeli zostanę prezydentem, nie będę dostosowywał się do żadnych pragnień, oczekiwań, żądań, czy to niemieckich, czy to rosyjskich, czy to ukraińskich. To oni będą się dostosować do naszej pamięci historycznej, do naszej kultury, do naszych języka, czy też do naszych interesów. I tak to właśnie powinno wyglądać, a nie tak jak obecnie. Więc ja się przyznaję do tego zarzutu, ja nie jestem prezydencki, bo bycie prezydenckim ostatnio znaczyło bycie politykiem drugiego, trzeciego, jak teraz PiS pokazuje, być może czwartego szeregu, który ma tą cechę, że jest wysoki, przystojny, okazały, tam mówi w języku angielskim, posłusznie słucha się prezesa, będzie dobrze pilnował żyrandola i w niczym mu się nie przeciwstawi. Że prezydent to ma być taka marionetka, która ma nie przeszkadzać rządowi. I taki prezydencki to ja rzeczywiście nie jestem. Jeżeli zostanę prezydentem, to będę oczekiwał od rządu, że albo przyjmie moje ustawy, albo ja będę wetował jego. To nie będzie żadnej miękkiej gry. Jeżeli rząd będzie chciał, żebym podpisał mu jakąś ustawę, to najpierw będzie musiał przyjąć moją ustawę. Czy to deregulującą jakąś biurokrację, czy to obniżającą, uproszczającą podatki, czy jeszcze jakąkolwiek inną. Taka prezydentura powinna być właśnie aktywna i niezależna. A ja jestem wyjątkowo niezależny, zarówno pod względem finansowym, jak i politycznym. Nie mam żadnego prezesa partii nad sobą, bo sam jestem prezesem partii, w związku z czym mogę gwarantować, że żaden prezes nigdy nie będzie mówił mi, co ja mam robić. Dlatego chcę oraz mogę być prezydentem, który zatrzyma tą obecną politykę polegającą na coraz bardziej skomplikowanych oraz coraz wyższych podatkach, który postawi tamę
nielegalnej imigracji, lewicowej ideologii, który wreszcie sprawi, żeby polska armia była gotowa do obrony naszych granic, który zatrzyma i obroni naszą wolność słowa, prawo do posługiwania się gotówką, który przywróci wreszcie prawdziwą praworządność i dokona resetu konstytucyjnego tych wszystkich naszych problemów z sądownictwem. Jesteśmy, proszę Państwa, niestety jednym z ostatnich bastionów wolności i normalności nie tylko w Europie i na świecie. I naprawdę musimy wszyscy włożyć wiele wysiłku, żebyśmy takim bastionem zostali. Naprawdę nie chcemy i nie możemy podążyć drogą Wielkiej Brytanii, czy Francji, czy Szwecji. Nie chcemy w tym momencie wyglądać tak jak oni. Bo Zachód na tym etapie to już nie jest dla nas wzór, to jest dla nas przykład. A różnica jest taka, że ten przykład czasem jest dobry, a czasem zły. Widzimy bardzo dobrze w tym momencie, jakie oni błędy popełnili, dzięki czemu sami możemy ich uniknąć, sami nie musimy tych błędów po nich powtórzyć. Widzimy rzeczy dalej, ponieważ niestety w rozwoju dalej jesteśmy trochę dalej od nich, jak dziwnie by to nie brzmiało. Widzimy też, jakie oni mieli źródła sukcesu, co sprawiło, że kiedyś tak się rozwinęli, że podbili kiedyś swoją cywilizacją cały świat. I dzięki temu dalej możemy się od nich uczyć. Oni, ludzie na Zachodzie, odeszli już w tym momencie od swoich korzeni, a my tych korzeni dalej możemy się trzymać. Dlatego to ze wszystkich statystyk wychodzi, że naprawdę za 10 lat możemy mieć PKB per capita wyższe niż jest w Wielkiej Brytanii. To jest zupełnie realne, jeżeli utrzymamy swoje tempo rozwoju. W ciągu 10 lat możemy mieć najsilniejszą armię w całej Unii Europejskiej. Dużo silniejszą niż armia niemiecka. Możemy mieć najwyższy poziom wolności słowa oraz wolności osobistych. Dużo niższe niż na Zachodzie zadłużenie. Możemy mieć najwyższy poziom cyfryzacji usług publicznych. Stabilne prawo. Najprostszy system podatkowy w całej Europie. Dosyć dobrą, i to w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, infrastrukturę. To wszystko jest możliwe, ale nie możemy oczekiwać tego, że to się wydarzy, jeżeli dalej będziemy głosować na marionetki dokładnie tych samych ludzi i oczekiwać, że tym razem być może wreszcie zaczną dbać o interes państwa polskiego. Możemy być taką oazą wolności, dobrobytu i bezpieczeństwa, wskazywaną za wzór dokładnie przez cały świat. Możemy zbudować dumną, silną, bogatą i bezpieczną Polskę. Możemy to wszystko osiągnąć, bo niemożliwe nie istnieje. I bardzo Państwu dziękuję. Moi drodzy, to był kandydat, a wierzę, że przyszły prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Sławomir Mentzen. Jeszcze raz wielkie brawa. A ja teraz zapraszam naszych mówców, dzisiejszych mówców, wszyscy mówcy, wejdźcie tutaj do mnie na scenę, zrobimy sobie wspólne selfie. Natomiast Państwa zapraszam, podejdźcie tutaj pod scenę, chcemy z Wami sobie zrobić po prostu selfie. Ustawcie się tutaj pod sceną i będziemy robić zdjęcie.